Wow, Eminem wrócił. I to dosłownie krzyczało moje DC 3 dni temu. 2 dni temu całe moje DC zaczęło krzyczeć, że trzeba go skancelować, ponieważ w jednym z wersów śpiewa, w sumie to rapuje, mój transgenderowy siamski kot identyfikuje się jako czarny, a zachowuje się jak Chińczyk. Z kolei jakiś dzień temu całe moje DC krzyczy, że nie można skancelować Eminema, bo to Eminem kanceluje ciebie. I to jest turbo śmieszne dla ludzi w moim wieku, ponieważ gdy byłem nieco młodszy, to skancelować Eminema bardzo chcieli nasi starzy. Jednocześnie w dobie raczkującego internetu żaden celebryta kompletnie nie mógł czuć się bezpieczny, jak wychodził nowy kawałek Eminema, bo mogło się okazać, że jest głównym bohaterem zroastowanym w którejś zwrotce. A dzisiaj chcę go skancelować to młodsze pokolenie. Czyli niezależnie od wieku, jego twórczość nadal mi nie przeszkadza. Ja wiem, że dzisiaj mamy tendencję do obrażania się o różne rzeczy, niemniej jednak Slim Shady, czyli persona, którą przyjmował Eminem i chyba teraz też przyjmuje, to zawsze był taki prześmiewczy South Park rzeczywistości. Więc nie wchodząc w to, czy powinno się używać jakichś określeń lub nie używać jako artysta, no to skomentuję to po prostu cytatem z Michaela Jacksona, który swego czasu został też grubo pojechany przez Eminema.